Mi się wydaje, że ty bardzo naciskałaś na to, żebyśmy się spotykali. Ja w pewnym momencie powiedziałem, że chciałbym trochę spowolnić, a w tym momencie zaczęłaś jeszcze bardziej naciskać tak naprawdę. Zauważyłaś to? Tak, ale... Jak ty zaczęłaś jeszcze bardziej naciskać, to ja jeszcze bardziej chciałem to spowolnić. Ale Łukasz, kurde, no jeżeli chcesz kogoś poznać, no to nie spotykasz się z nim raz na miesiąc. I powiedz mi, co o mnie wiesz przez ten czas, przez ten miesiąc. No nic. Niewiele, ale no znam właśnie. Twój charakter trochę. Ja po prostu chciałam, żeby było dobrze. Tylko, że się wydaje, że próbowałaś to robić trochę na siłę. Pracą. Denerwowałem się denerwowaniem. Ale też nie mieszkasz ode mnie 600 km, tylko 60. I jeżeli byś chciał, to byś do mnie przyjechał. Po prostu nie chcesz, no i tyle. Ale to ty powiedziałaś teraz. Ja powiedziałem, że z większą niepewnością patrzę w przyszłość. O. Tak bym powiedział i dlatego chciałem to spowolnić, ale mi chodziło tylko o spowolnienie. Okej, okay, dobra, ale to na przykład na rano, jak wstaniesz, nie możesz mi napisać, cześć Patrycja, co u ciebie, jak ci mija dzień? Albo na przykład wieczorem kładziesz się, na przykład skończyłem pracę, dobranoc, czy cokolwiek, nie masz tych 2 minut. Nie przesadzaj, że w ciągu 24 godzin nie możesz mi poświęcić 2 minut. Po prostu nie chcesz, no i tyle, no. Ale ja nie chciałem z tego względu, że ty naciskałaś na te spotkania, tak? Potencjalna twoja dziewczyna. I jeżeli ty jej poświęcasz tak czas, no to nie dziwię się, że jej nie masz, no bo sorry. Dobra, nic mi nie obiecywałeś, no ale... Zastanów się czasami, co mówisz i dopiero wykonuj jakieś ruchy. Ja rozumiem kamerę, emocje. Pytałam się wiele razy, czy traktujesz mnie normalnie, czy traktujesz mnie jak program? Ale ja ani razu nie odpowiedziałem na to pytanie. Nie o to chodzi, że... Ja nie twierdzę, że się pomyliłem. Na pewno nie. Bo ja się dobrze czuję w jej towarzystwie. Ale wydaje mi się, że to nie jest to, czego... Że nie jest, nie, że ona nie jest tą osobą, z którą mogłem spędzić resztę życia. Ale ja nie chcę od ciebie żadnych deklaracji, chcę od ciebie choć chwili uwagi. Aha. Żebyś, nie wiem, ze mną trzymał jakiś kontakt, żebyś do mnie choć raz na tydzień przyjechał na 3 godziny. To kiedy się teraz widzimy?